Lou Hamulasz, grafik techniczny postaci. Jacob Spears pełni tę samą funkcję. Zaczynaliśmy przy filmie Wall-E jako starzyści. Kazali nam zaprojektować tłum drugoplanowych robotów. I w tej lekcji opowiemy, jak stworzyć tłum robotów z niewielu prostych elementów. Zestaw Robo, lekcja kombinatoryki. Przeniosłem Wall-E'ego ze świata bez robotów do takiego, gdzie jest ich mnóstwo. Dobry kontrast, samotność w tłumie. Projektujemy świat, w którym roboty wykonują każde zadanie. Inspirowaliśmy się statkami wycieczkowymi. Spisaliśmy stanowiska na statku, żeby przygotować robotyczny odpowiednik każdego pracownika. Zrozumieliśmy, że tylu robotów nie zaprojektujemy przez całe życie. Nam, stażystom, kazali stworzyć tłum robotów. Nie chcieliśmy projektować każdego oddzielnie. Na szczęście animator Angus wpadł na świetny pomysł. Lubię klocki Lego. Chciałem, aby postaci drugoplanowe wyszły jak najlepiej. Postawiłem na system modułowy, pozwalający dodawać i odejmować elementy postaci drugoplanowych. Uznałem, że tak stworzymy spójny świat. W systemie modułowym wystarczyło zaprojektować po 10 głów, rąk i torsów i z tych 30 części uzyskać 1000 różnych kombinacji. Takimi sprawami zajmuje się odrębna gałąź matematyki – kombinatoryka. I tego będzie dotyczyć lekcja. Z małych elementów stworzymy tłum robotów, jak w filmie.